Górska Adrenalina. Zapraszamy na kolejny odcinek w tematyce urbexowej. Zabierzemy was do byłej jednostki wojskowej nieopodal Lipska, gdzie stacjonowali Rosjanie. Opuszczone domy. Co tam się stało? Gdzie podzieli się wszyscy mieszkańcy? Na te i inne pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku. Ale zanim udamy się w to nostalgiczne miejsce, pokażemy wam przepięknie położony kościół na skale w miejscowości Bełcha. Zapraszamy do oglądania. Zero. Witamy w kolejnym odcinku, a dzisiaj będzie w naszych okolicach, w których mieszkamy w Leipzig. Jest z nami Andrzej i Romek. I co będziemy dzisiaj oglądać? Bardzo fajne, widokowe miejsce, czyli na początek miejscowość Bełcha. I będzie tutaj kościółek z XVIII wieku, położony na skale, dosyć widokowe miejsce, nad kamieniołomem, który jest wypełniony wodą i to wszystko wygląda w kształcie serca, także bardzo ciekawie położony kościółek, a później udamy się do miejscowości Brandis, gdzie znajduje się opuszczona baza radziecka wojskowa. No i będzie taki klimat urbexowy na pewno, także zostańcie, oglądajcie. A wy let's go, panowie. A, zrobiłeś nadwojęcia. Bardzo fajnie. Elegancko. Proszę bardzo, Andrzej mnie kameruje. Czy to się kameruje? Kameruje się? Masz asystenta dzisiaj, no. To się kameruje, tak? To się kameruje. To się kameruje. Mamy dzisiaj asystenta. Lecimy na trzy kamery. Przed nami jest wieża ciśnień, zaraz ją pokażemy. To jest stara zabytkowa wieża ciśnień z takim dosyć fajnym wejściem. No i przez to główne wejście wchodzi się właśnie na dziedziniec, w którym znajduje się ten kościółek. W takim stanie, w jakim go teraz widzimy, on powstał w XVIII wieku. Natomiast pierwsze wzmianki są już, że świątynia pierwsza, oczywiście troszkę inaczej wyglądająca niż to, co za chwilę zobaczycie, już tutaj była w wieku XIII. Także miejsce z olbrzymią historią na pewno. No i będąc właśnie w Leipzig, jeżeli lubicie takie klimaty, na pewno godne polecenia. Tym bardziej, że właśnie widok, który tutaj się za chwilę nam pokaże, naprawdę jest fenomenalny. I jest to jeden z najbardziej fotografowanych kościołów, jeśli chodzi o Saksonię. Także dla was kościółek w miejscowości Bełcha. No i teraz jesteśmy właśnie z boku tego kamieniołomu i widać, jak wysokie jest faktycznie to zbocze. Zobaczcie, na którym ten kościół stoi. Naprawdę, bardzo fajne miejsce. Będąc w Lipsku, bardzo niedaleko, bo to jest około no 10 km, można powiedzieć. Może nie z centrum, ale z tej dzielnicy
naszej Schönefeld, w której mieszkamy. No a tutaj mamy właśnie zaprezentowane rodzaje granitu, który tutaj był wydobywany. No i na tych właśnie dwóch obeliskach jest to zaprezentowane. O, tak to wyglądało w 1900 roku. Zobaczcie, tu był ten kamieniołom, ten kościół po prostu się ostał. Tak to wywożono. O, i między innymi właśnie pomnik Bitwy Narodów, moi drodzy, który nieraz pokazywałem w filmach na moim kanale Michał Cienong. Właśnie powstały te bloki tutaj w tym kamieniołomie, zobaczcie. O. Takie bloki skalne, z których między innymi powstał pomnik Bitwy Narodów, tutaj były wydobywane. Tego opuszczonego lotniska. Właśnie tutaj jest jeszcze oryginalnie zachowany, w bardzo złym stanie, ale jest hangar, który no ma już ponad 70 lat. Tak to wygląda z zewnątrz. Wysokie. No i w tym miejscu kiedyś właśnie stacjonowały samoloty. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. No jest ogromne, faktycznie, patrzcie. Jest ogromne. Co jest? Aha. Właśnie w tym miejscu między innymi podczas zimnej wojny stacjonowały MiG-15, czyli jedne z pierwszych samolotów odrzutowych. No nawet ten dach, powiem szczerze, mimo tylu lat jest jeszcze w dosyć dobrym stanie. No ściany, wiadomo, obsprejowane. Pewnie się tutaj odbywają jakieś nielegalne imprezy i tak dalej. Ale robi to dosyć wrażenie. No, mega industrialne i urbexowe, to na pewno. Jak panowie? Tu opony wiszą na hakach. Aha. Masz do tego, do skinaczki, nie musisz tak przeskakiwać między tymi oponami. Jak w Uncharted. Ninja Warrior. Teraz pojedziemy, zobaczymy całą tą infrastrukturę, która tutaj powstała w latach 60. XX wieku. Czyli jak to lotnisko zaraz po II wojnie światowej zostało przejęte przez rządy DDR, przez Armię Radziecką, można powiedzieć. No to budowali tam całe właśnie osiedla i bardzo mnie to ciekawi, ponieważ w internecie wyglądało to nawet trochę jak taka Prypeć, czyli opuszczone osiedle, zarośnięte, wciągnięte przez naturę. Także zaraz pojedziemy tam, zobaczymy, jak to wygląda.
Dotarliśmy do wieży kontroli lotów. Schowaliśmy tutaj w środku sobie rowery. Zobaczcie, tak to wygląda z zewnątrz. O, i tam można wejść na trzecie piętro do góry. Przynajmniej jeszcze niedawno można było wejść, tak w internecie wyczytałem, więc idziemy zobaczyć. Tutaj można znaleźć jakieś podobno sowieckie jeszcze resztki jakichś malowideł, napisów i tak dalej. Także jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Zerknijmy jeszcze, co tutaj się znajdowało. Jakieś, myślę, pomieszczenie techniczne. Dobra, idziemy tam do góry, zobaczymy, co tam ciekawego na nas czeka. Chyba tutaj zlokalizowaliśmy główne wejście. Coś tutaj jest. Są schody, chodźcie. Są schody, panowie. No, miejsce jest mega opustoszałe. Generalnie w latach 90. to miejsce przestało funkcjonować jako lotnisko. Jeszcze krótko po zjednoczeniu Niemiec jakiś tutaj prywatny aeroklub funkcjonował. Ale no dzisiaj nie ma tutaj dosłownie śladu po tym, że kiedyś to miejsce, w którym się znajdujemy, pełniło jakąkolwiek funkcję związaną z lotnictwem. Podobno z samej góry, czyli z tego trzeciego piętra, jest widok na całą tą farmę fotowoltaiczną, która, tak jak powiedziałem, jest jedną z większych w Niemczech, a jak powstała w 2004 bodajże roku, teraz nie chcę skłamać, to była druga największa na świecie, bo wiadomo, fotowoltaika jednak nie jest to jakoś najnowsza technologia, ale no 20 lat temu nie było to jeszcze tak popularne. No jest już widok naprawdę super. Zobaczcie. No i tutaj pracowali sobie kontrolerzy ruchu lotniczego. Wow. Niezłe wrażenie to sprawia, zobaczcie. Oczywiście nie ma tu już okien, nie ma nic, ale widzimy stąd, jak wielkie jest to pole fotowoltaiczne, ta farma. Jak okiem sięgnąć, widać to daleko, 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 daleko. Wow, fajnie, nie? Dobry. Dobry. I oto my. No tak jak mówię, infrastruktury tu już nie ma żadnej, jeszcze jakieś rurki stare zostały. Ale aż sobie ciężko wyobrazić, nie? Jak tutaj siedzieli kontrolerzy ruchu lotniczego, mówili: jedynka, możesz lądować, możesz tutaj sobie startować, bla, bla, bla. No. I ciekawostka, ta farma fotowoltaiczna, którą widzimy, ma aż 12 hektarów zajmuje, moi drodzy. Także to jest naprawdę olbrzymi obszar. Ten pas startowy, który tutaj się znajdował, miał 1,8 km długości i 80 metrów szerokości. No a teraz jest to w całości pokryte właśnie tymi panelami fotowoltaicznymi. I wiecie co? To jest tutaj dobre miejsce. Wiecie na co? Browara. Na browara. Oczywiście bezalkoholowego. No. Tam jest inny poziom do tego. Faktycznie, no to na różnych poziomach było. Coś ciekawe, nie? Pierwszy raz widzę, żeby właśnie była kontrola lotów na wielopoziomach. Może tutaj było jakieś biura bardziej? Tu na pewno było flaszek, bo zobaczcie. Tak jest, spuszczali sobie butelki na sznurku. No a my zostawiliśmy tam w tym budynku rowerki nasze. No ale miejscowa jest mega. Jakby tak nocą sobie tu chodzić, jeszcze samemu, to powiem szczerze, można by się lekko, ale tylko lekko zeschizować. Ciekawe, czy tu jacyś bezdomni mieszkają. O, i ściany rozwalili? No, tutaj jeszcze w tym pomieszczeniu widać parkiet, nawet jest drewniany. Nawet nie najgorzej zachowany. Aha, rzeczywiście. Co tu było? Co jest? Ja nie wiem, się skontynuował. Nie, tu Jackie Chan był i karate ćwiczył. Żeniki wywieźli już opiekunów. Ale dużo pokoi takich tutaj było, nie?
Jest dosyć ciemno, ale mam nadzieję, że to widać właśnie tutaj jeszcze cyrylicą jakieś napisy, zobaczcie. Też to właśnie, przepraszam, potwierdza, że to miejsce było i stacjonowali tutaj. Było zajęte przez Rosjan i stacjonowali tutaj właśnie Rosjanie. Jest tam coś ciekawego? Nie. Fundury dalej, takie właśnie to. Dobra, to wychodzimy z tego miejsca. Wystartujemy sobie tutaj dronem. Jeszcze tutaj może przejdziemy, zobaczymy co tutaj jest. I... O, tu jest też dużo tych pomieszczeń. O, tu widać kibel był. Tu też. Kabiny prysznicowe. Wszędzie teraz. Dobra, ja myślę, że musimy się też troszeczkę streszczać, bo już mamy godzinę 19. A chcemy jeszcze zobaczyć te opuszczone osiedle, polatać trochę dronem, no i w sumie mamy jeszcze godzinę drogi do Lipska na rowerach, także musimy to zrobić w miarę dynamicznie. Godzinę w tempie, dokładnie. Jesteśmy właśnie w tym opuszczonym osiedlu, można powiedzieć, blokowisku, które tutaj powstało około w latach 60. XX wieku, tak jak mówiłem. Romek się zajmuje dronem, my z Andrzejem idziemy zobaczyć, co tutaj jest ciekawego. Zobacz, jaka studzienka. Te bloki wszystkie są otwarte, więc można po prostu sobie wejść. Mega, mega sprawa. Możemy sobie zobaczyć, jak tutaj te mieszkania wyglądały. Nie wiem, wejdźmy do przykładowego mieszkania pierwszego. I tutaj na pewno była kuchnia. Przedpokój. Duży pokój. Tu pewnie sypialnia, zobaczcie. Bardzo fajne, duże okno. No i tam jakiś pewnie pokój dla dziecka. No mega w ogóle rozmach tego projektu tutaj był dosyć spory, bo właśnie w latach 60. to wszystko tutaj powstało. Wejdziemy może na samą górę, to będzie jakiś fajniejszy widok na to osiedle. Ale pierwszy raz jestem w ogóle w takim miejscu. Te klatki, ja pochodzę właśnie, urodziłem się w Tarnowskich Górach i całe życie właśnie wychowywałem się w bloku. I te klatki, takie marmury, wygląda to identycznie. O, tutaj nawet jeszcze złapiemy trochę promieni słonecznych. Jest tutaj chyba 4 piętra. No powiem szczerze, jest naprawdę klimat. Wszędzie pełno graffiti. No jesteśmy na samej górze. Jesteśmy na samej górze, nawet jest wyjście na dach. Ale nie ma drabiny, więc będzie to utrudnione. Andrzej się wspina. Nieźle, nie? Świetnie. Jest klimat. Zobaczmy, jaki widok. Zobaczcie, tutaj sobie ktoś kiedyś gotował. A teraz my sobie tutaj chodzimy. Eo! Romanko! Ale zobaczcie, jak to zarosło. A jak zobaczyłem po prostu zdjęcia w internecie, to pierwsze, co mi się skojarzyło, właśnie ukraińska Prypeć. O, tutaj jakiś sąsiad chyba po drugiej stronie, zobaczcie. Sąsiedzie, witam. Sąsiedzie, witam, jak humor. I faktycznie po prostu to zarosło. No jeżeli, ile tutaj mamy tych bloków, Andrzej, na szybko policzmy. Raz, dwa, trzy. Liczyłem 7 z Google Maps. 7? No to 7 bloków, ile w takim bloku urodzin może żyć? Mamy na klatkę 2, 4, 6, 8, 10 mieszkań na klatkę. No powiedzmy w bloku 40 mieszkań,
może być, nie? No to tutaj dobrych paręset osób nawet mieszkało, no i jakaś tutaj infrastruktura też musiała być, sklepy i tak dalej, place zabaw, cokolwiek, a dzisiaj po prostu jest tutaj las. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko zarosło. No i o, nawet jeszcze po śląsku to się nazywało, wiecie jak? Zokel. Dobrze mówię, tato? Nawet jest jakaś tapeta, zobaczcie jeszcze. Mega, mega miejscowa. Ciężko sobie właśnie to wyobrazić, że ktoś jeszcze tutaj 30 lat temu mieszkał. Dzisiaj jest to po prostu no, na maksa splądrowane. Zobaczcie. Nawet, o, balkony tutaj są obok, więc może jeszcze uda nam się gdzieś tutaj przejść. Ładny widok w ogóle tutaj mieli, zobacz Andrzej, nie? Tutaj jakby tych drzew nie było. Jeśli byłem tu pokojowo, to też bardzo fajnie tu wszystko widać. Jeśli nie poprzesz tych drzew, to też co jest tutaj zastanawiające, praktycznie w każdym mieszkaniu, w każdym pomieszczeniu jakieś graffiti. Ale nie jest to jakoś mega zdewastowane, nie? No to stoi puste już bardzo długo, nie? No. Zobacz, jakie kable cienkie tutaj były w ogóle, jakieś aluminium. Nie? Teraz to w ogóle nie ten standard. Amelinowe. To nie pomalujesz. To trzeba dobrze kolor wybrać. Zobacz, jakie cieniutkie kable po prostu, no jak nie wiem. Do... To całe mieszkanie tutaj takie. Tak, to jest całe mieszkanie. Kuchnia. Trzypokojowe, nie? Znaczy to są dwa pokoje. A gdzie była łazienka? Powiedzmy, to była łazienka. Tu była łazienka właśnie. Myślisz? A gdzie była kuchnia? To raczej była kuchnia. To raczej była kuchnia. Chociaż wiesz co, płytki takie jakby w tym, nie? A, albo to była kuchnia. Chyba to była kuchnia. Zobacz, bo jest tak jakby, no, wiesz, kabel, jest odpływ. To raczej było. To raczej było. No zobaczmy po drugiej stronie, dokładnie. Czy nie? Nie, tu jest więcej pomieszczeń w tym. A tam był balkon. O, jest balkon, no. No właśnie. No tutaj raczej chyba nie będziemy wychodzić, bo może być różnie. Ale mieli taki balkonik. Myślę, że ten żelbet to spokojnie jeszcze tutaj potrzyma. Ale no nie będziemy ryzykować aż tak bardzo, bo jeszcze w życiu chciałbym przeżyć fajne rzeczy. No, ale generalnie powiem tak, no klimat jest zarąbisty, naprawdę. Zejdziemy jeszcze niżej, może gdzieś znajdziemy, albo w klatce obok. Możemy jeszcze do piwnicy, Andrzej, zejść. Zobaczymy, co. Zobaczymy, szybkie jest dobre zejście. Zobaczymy, jak to wygląda jeszcze na dole. W każdym bądź razie no, czuję się dosyć nostalgicznie, że można sobie chodzić w miejscu, w którym ktoś kiedyś mieszkał, w sumie przeżywał jakieś fajne momenty swojego życia. Dzisiaj po tym pozostały tylko wspomnienia, no i tak jak właśnie kończy się jakiś tam etap historii, czyli w tym przypadku zjednoczenie Niemiec, no i Związek Radziecki, no musiał się zawijać stąd. Zresztą w Polsce tak samo, mamy dużo takich miejsc, które do dzisiaj gdzieś tam stoją i jeszcze do końca nie są zagospodarowane. Także ktoś się zwija, kończy się jakiś etap, jakaś historia, no i tym samym też historia po prostu wielu ludzi, którzy tutaj mieszkali. Też w tym miejscu przynajmniej dobiegła końca. Dobra, zobaczymy jeszcze, co się znajduje w piwnicy. Będziemy powoli uciekać z tego miejsca, bo no niestety co dzisiaj nas goni, to czas. Mamy zejście do piwnicy. O, i zobaczcie, może jak to były bloki wojskowe, to będą też jakieś schrony, a jest ciemno. Nic nie widać. Normalne piwnice. Nie, normalne piwnice. Nic szczególnego. Ameryki tutaj nie odkryjemy. Ale generalnie miejscowa fajna, jak lubicie urbexowe miejsca, a gdzieś niedaleko Lipska mieszkacie, czy jesteście przejazdem, to ja myślę, naprawdę byłą bazę wojskową w miejscowości Brandis. Co można, Andrzeju, polecić? 4 piętra, no. 1, 2, 3, 4. Mhm. No, takie bloki są teraz budowane, nie? Tylko no. Robią, ale ta świetność za sobą dawno. Takie zdecydowanie. Miejsce. Tam jest nasz operator, pilot drona. No pewnie część ludzi też pracowała na tym lotnisku, co byliśmy przed chwilą. No właśnie, to wszyscy tutaj pracowali. No bo te lotnisko powstało w latach 30. XX wieku, a te bloki dopiero powstały jak Związek Radziecki, nie? Okay. Przejął to lotnisko, czyli po II wojnie światowej. I wtedy właśnie, żeby ci wszyscy pracownicy mieli gdzie mieszkać, powstały te
bloki. No to jest takie ciekawe, tu mieszkało jakieś radę mnóstwo ludzi, może z te tysiące i teraz nie ma nikogo. No. Czasy się pozmieniały, pracy nie ma i nie ma komu tu mieszkać teraz, tak? Wszystko zaniedbane, opuszczone. Dokładnie. Wszędzie grafiki. No, no dobra, to powoli się zawijamy z tego miejsca i jedziemy w kierunku Lipska. To dziękujemy, moi drodzy, za dotrwanie do końca. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę i subskrypcję na tym kanale. Miejscowość Bełcha Brandis, naprawdę ciekawe. Polecamy i do następnego razu. Dokładnie, pozdrawiamy, zapraszamy. Pozdrawiamy. Subskrypcja, lajki. Eee! Eee! Eee!